święci, przechodzimy dzisiaj do was odprawiać dożynki. Czy pozwolicie, abyśmy dziś u was świętowali, tańczyli, śpiewali, o pracy w polu opowiadali? Gość domu w dom, brzękata bogata, tym was uwościmy, prosimy, prosimy. A kiedy już nas zaprosili, to bawmy się i świętujmy, jak nas nasi ojcowie nauczyli. Chłopaki, zagrajcie nam po naszemu, da. Wesoło, radośnie. Ej, ode wsi do miasta, ej, ojciec pochodzi, witajcie, szokani, witajcie, szokani, i bądźcie nam tu radzi. Witajcie, szokani, witajcie, szokani, i bądźcie nam tu radzi. Idziemy do was sercem, co nigdy nie zawodzi, bo chłopska rzetelność, bo chłopska rzetelność, oj, z kochania się rodzi. Bo chłopska rzetelność, bo chłopska rzetelność, oj, z kochania się rodzi. Dziś opowiemy wam o tym żniwnym trudzie, jak się w polu sieje, jak żytko rośnie, jak ptaszki ćwierkają, a przepiórki śmigają między zbożem. Ale zanim to najpierw rolnik musi orać i siać ziemię. Zobaczmy, jak to nasz Jasiek pod lasem łoże skibę. Jasiwy! Z tamtej strony lasu Jasio za gono szedł. Ogląda się w koło, ogląda się w koło, to niebu pomoże. Ogląda się w koło, ogląda się w koło, to niebu pomoże. Jedno przetrwać wszelkie przeciwności. Rzucił ziarno
Przebiliśmy cię drogo za ugory i zgliszcza. Zwoń nam ziemia kosami na zwycięstwo miłości. Boś ty jest ziemią moim umiłowaniem, boś ty jest moją siłą i wzrastaniem. Gdy nad Wisłą sieją zboża, idzie Matka Boża. Błogosławi każde ziarno i tą ziemię czarną. Zorze do nóg jej się ścielą, wiatr odpowiedź niesie o tułaczce polskich dzieci rozsianych po świecie. Matko Boża, Panno Siewna, lud Twój Tobie pieśni śpiewa, byś nam zawsze matką była i od złego nas chroniła. Oh,
reszta się nie robi tak, a starosta łazi po miedzach, jak przyjdzie, jak go zdzieli batem po plecach, to mu się odechce tego śpiewania. A my się zaśpiewaj coś ładnego, żeby starostę przekupić. Nie. No ale to przecież ja się do ciebie zaliczę, się. Ja żebym wstała, ty mówisz. Nie? Mówisz, a no, to też nie mam. No to śpiewaj. No, słoneczko, łokodnia nocego, nie jesteś wystrojem starosty nocego. Ty wstajesz, dzień twój czas, jemu zda się mało. Chciałbym on, żebyś ty słoneczko łoku nocku wstało. Ty nie męcz tuj. A ja nie, nie. A ci śpiewaj ładnie. Oj, i warto mojego? Starosto, to zaraz ci na świat spadnie. Oj, starosto, ulituj się na Boga. A tam się potknęła i boli mnie noga. Zarazem nie mogę. Kończmy tę robotę. A to kończmy to do domu. Bo na dożynki trzeba świątki mieć, starosto. Chodźmy na dożynki. To chodźmy na dożynki. Tych razy. Będziemy zabierać na ciebie, mówię. Siedź, pójdź, ja do domu. Ocze słoneczko, skoro powalonym drzewem.
codziennie mocniej w Ciebie wrastam radością, smutkiem, gniewem. Nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można Cię nie kochać i można żyć, ale nie można owocować. I Cię drogo za ugory i zgliszcza. Dzwoń nam ziemio kłosami na zwycięstwo miłości. Boś Ty jest ziemio ojczysta moim umiłowaniem. Boś Ty jest wszystko, moja siła i wzrastanie. Obracam w palcach grudkę ziemi małą. Wdycham jej zapach pod ogromnym niebem przy wieku ziemi. Cóż wiek ludzi znaczy? Wiatrem owiana, zlana potem słonym, otuli swoich włodarzy, oraczy, co jak królowie godnie szli zagony. Pszenicy stanął chłop z kosą. Objął ją wzrokiem, mając pod bokiem niewiastę do odbioru przed nią ściętych głosów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wyrzekł uroczyście, po czym pszenicę okrytą srebrną rosą jął siedz za maszyście. Krok naprzód przed za krokiem, za nim szła jego żona pochylona i złote kłosy do serca przyciskała, Bogu za urodzaj dziękowała. Rosłeś chlebie, jak słonko na niebie, żeby nam się wydarzyło, chleba pod dostatkiem było. Rosłeś chlebie, jak słonko na niebie, żeby cię nie brakowało i dla innych pozostawało. Dla ptaszyny łokruszyny, kromka widnemu na prosiny. Los zerwany jest z mego pola, z którym związana jest moja dola. Jest w nim moc wschodów, zachodów słońca i nocna rosa i żar gorąca, zapach bławatów, konkoli chleba, złoto promieni i błękit nieba. Parskanie koni orzących role, czerwień siedników siejących pole, chór ptaszków polnych i pszczół muzyka i me spojrzenie, które w kłos wnika. Chociaż objętość kłosa u Boga zmieściła jeszcze wielkiego Boga, który wśród słońca, deszczu, zieleni żyje we wszystkich kłosach tej ziemi. Bądź na wieki pochwalony, nie święte. Na tej niskiej ziemi.
ziemi, sam Bóg siebie pomiędzy ludzi dzieli. Przed chlebem życia truchleją anieli, a człowiek go pożywa usty pobożnymi. Rumiany, jak chłopskie oblicze, okrągły, jak słonko na niebie. Jego forma najsprawiedliwsza. Przy nim zasiądziemy wszyscy i nie będzie pierwszy ani ostatni, a każdy otrzyma cząstkę promienistą. Żniwa zakończone, opłacił się trud. Niosą żniwiarze bochen chleba, coroczny Boży cud. Hej, pod górą dolina, idzie polska nowina, bochen chleba nam niosą, lepszym czasom i losą, bochen chleba nam niosą, lepszym czasom i losą, wierny ojcu w swej ziemi, no was dzisiaj idziemy, kręci wszystkim, nie? Pięknie prosimy tutaj albo ojca prowincjała, albo superiora, jednego z dwóch. Ten rządzi całą prowincją, a ten rządzi tutaj u jezuitów. No, prosimy pięknie, gospodarz, tak? Jest gospodarz, przyjdzie mi chlebek. Przewodnica, powiedz, co masz powiedzieć. Po polu chodziłam, kłoski zbierałam, Matce Bożej Siewnej pracę polecałam. Aby chlebek był zdrowy i na dzisiejsze dożynki gotowy, przyjmijcie, gospodarzu, ten bochen chleba, symbol ludzkiej pracy i dar Boży z nieba. Pokrójcie go i zebranych częstujcie. A dzielcie go niedużo z nami, aby dla wszystkich stał. A do chleba soli dać trzeba, żeby chlebek lepiej smakował, bo Panu Bóg na to sol polerował. Gospodarzu, dzielcie, żeby każdemu starczyło, żeby dobrze było. A teraz już musimy obtańcować po naszemu staropolskiemu. Tak jest. No to już, no i tak chłopaki, obtańcie na ten chlebek. No, tak Oluśka. No. Po staropolsku to się wita chlebem i solą, i po staropolsku też się dzieli. Ze wszystkim chlebem
kasów, która tutaj jest, więc jak znajdę nóż, to nie powiem. Bez noża? To jedną ręką nie dam noża. No to wieńszuj ta Maluśko, nasza najmłodsza gwiazdeczka. Pani chciał, Pan Bóg dał, Bochem chleba, Bogu dziękować trzeba. Rolnik chciał, Pan Bóg dał urodca bogaty. Starczy nam dziś chleba dla każdej chaty. Rolnik chciał, Pan Bóg dał, sąsiek żyta. Będzie chleba dosyta. Rolnik chciał, Pan Bóg dał urodzaj sąsiek żyta, która oczy i serce zachwyca wszystkich płci. Niech się wam gospodarzu darzy, w każdym kurku po dziesiątku, a na piecu sto, żeby było, żeby wierni się do jezuitów garnęły, żeby drzwi nie zamykały się bez przerwy w świątyni, żeby się modliły na kolanach i żeby się tym chlebem częstowały. Jak superior dziś tym chlebem tak dobrze podzieli, że jeszcze łostanie do na jutro, to będzie wszystko dobrze. A jak wszystko złe, to dobrze, nie wiem, co dobre, nie? To tak jak w Kanie Galilejskim. Pozwolił nam szczęśliwie zwieść do gór na plony. To też właśnie z tej przyczyny wielkie święto. Żeby smutek, żadna troska.
być, da się. O, już od razu, nie będzie chciała, chciała. No, a co? No to... Nie może mi się Asię podobać? A tobie to co? Zalicałaś cię do Franka, nie? A widziałam żywą, a widziałam w kościele, jak się na nie patrzałaś? A, no to no, a, no to po co śliwota? Na dożynki tak przyszli, to się reszta za dożynki. Trzeba odprawiać czego zwyczaj, wionki czekają, wiarygowy czekają. No nie? No to chłopaki, zagroj tak taką polarzemu, co zagrotaną. Kosy, chłopaki. Weź na kosy. Weź na kosy. Bo wianki polarzemu trzeba utańcować. Idzie wianek, idzie z pola prosto listem. Ustąpcie się ludzie, żeby nie miał ciśle. Co się obrodziło pięknie tego roku. Ustąpcie się ludzie, żeby nie miał kroku. A nie na podłodze, to już święcone wianki. Nie wolno na podłodze stawiać. Postawka na ławce. To wieszuje nam gospodarze, tak? To nie, wieszu, wieszu. No, skorzeniami wyrywamy. Na drugi rok. A wieś, Jasiek, co? No. No wieszuję wam, gospodarze, wszystkiego dobrego. Szczęścia, zdrowia od Boga miłego. No niech mu się gospodarze darzy. Już my pożeni, pożeni, już my pożeni. Już przynieśli gospodarzom plona kosieni, żeby dobrze plonowało, bo zaborcy sądzało, a to śmierci my. Żeby dobrze plonowało, bo zaborcy sądzało, a to śmierci my. Już my pożeni, pożeni, już nas sądzali, już my ci też gospodarzom plona żądali. Żeby dobrze planowało, ostatorcy stanowało, a po śmierci plyn. Żeby dobrze planowało, ostatorcy stanowało, a po śmierci plyn. No a teraz jego zwyczaj, no trzeba by tak te wiankowego z wiankiem obtańcować. A nasz główny wiankowy siedzi tam w kącie, a nasi go prosimy tu pięknie, brata Adama, prosimy tu pięknie, no rozkaz. Nasz główny wiankowy, samo tu nie teraz to zobaczę. Tak, co to było? Nie wiem, panie, do mnie ojciec jeden ściąga, ale gdzie tam? Trener on tak zrasta, że poprosić ciągle, ja nic nie mogę przecież. Pomocny, święty człowiek, potrzebny nam tutaj jest, nie? Potrzebny? Matka Boska mnie jest potrzebna, że pożytuje. Tam? Nie ta duża, ta duża. Tam, główny wianek daj tam. Tak. Baby! Jeszcze ten wianek, co ja bym... Już dawać, sadownica. Kręć. To ten wianek. Żeby się dobrze darzyło. Przyjmijcie ten wianek, dla was winy są nam nasze wieczory i ranne pościgi i rozmówki z wschodu, zachodu słońca i nasza miłość do ziemi ojczystej gorące. A teraz potańczujemy tak po staropolsku, a Dasia postawimy w środeczku, a my hejno są ludzie w lądu. Ej, no dawaj, uwaga, tańczujemy. No chłopaki, kulamy, a co? Musimy obtańcować. No wiem, że święty człowiek nie tańczy, ale ci są ludzie plany, pieśni wiatr rozwiewa.
powstała w 2002 roku dla Związku Klubów Polskich i ona tak już została, bo taka jest drużynkowa, taka fajna, miła. A w ogóle przy okazji witam wiceprezesa Związku Klubów Polskich i panią z Pojarą, bo tu przyszli zaraz się z klubu. Zaczynała się nasze Instagram Ekipańskie 10-11 lat temu. Była i w patriotycznych uroczystościach. Także pamiętamy, Halinko, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Masz możliwość wybrania sobie wieńca, który chciałabyś dostać. Chodź tutaj. Masz możliwość wybrania sobie. Czy chcesz z Matką Boską, czy też. O, mamy z Matką Boską Częstochowską, która ma najnowszy strój. Proszę, Halinko, tu masz wianki do wyboru, który chcesz dostać wiąże. To jest Matka Boska, która ma Częstochowska, Królowa Polski, która ma strój, najnowszy strój, najnowsza suknia uszyta, która waży 160 kilo i jest ta suknia ze wszystkich minerałów na całym świecie, nawet są z kosmosu. Możecie Państwo przeczytać, bo ja nie zmyślam sobie, to jest prawda. A to mówiła Matka Boska z Zwartym Sercem, 12 gwiazdami, ta co miała być w Unii Europejskiej, a teraz jej nie ma. Więc z tamtej strony Lisy. Dziewczyny, kosić? Na środek. No, już na środek, dziewczyny. Ale to dziewczyna, to nie
bardzo. My ci dziękujemy za to wszystko, za twoją posługę, którą robisz. Dziękujemy się. Zabierasz go sobie do domu, to jest twój Janek. Jest, poprosimy pana Józia, naszego pana organistę, ponieważ pan Józio to jest więcej niż pan organista. Jest, no wszyscy go bardzo lubimy, prawda? Powiedzcie państwo, że go lubimy, prawda? Śpiewasz, a u ojca Jerzego na Przyświętej, no teraz dziewczynki mają wakacje, ale będą śpiewały, już niedługo przyjdą, może jakąś sekcję stworzymy, zaczyna się dobrze dziać, nawet na urlopie są te skrzypki, wszystkie te trąbki, klarnety, ale po urlopie wrócą, przyjdziemy z całą orkiestrą, także będzie wszystko w porządku. Panie Jerzy, może pan sobie wybrać? Już nie bardzo, bardzo, z czego? Bez trzy tylko. O, wiedziałam, że tak będzie. Panu Józiowi zaśpiewamy w poniedziałek rano, prosił ojciec. Kosiliśmy obydwa, kosił ojciec, kosił ja, kosiliśmy obydwa. A we wtorek rano grabił ojciec siano. Grabił ojciec, grabił ja, grabiliśmy obydwa. Grabił ojciec, grabił ja, grabiliśmy obydwa. A we środę rano suszył ojciec siano. Suszył ojciec, suszył ja. Suszyliśmy obydwa, suszył ojciec, suszył ja, suszyliśmy obydwa. A we czwartek rano woził ojciec siano. Woził ojciec, woził ja, woziliśmy obydwa. Woził ojciec, woził ja, woziliśmy obydwa. A zaś piątek rano sprzedał ojciec siano. Sprzedał ojciec, sprzedał ja. Sprzedaliśmy obydwa, sprzedał ojciec, sprzedał ja, sprzedaliśmy obydwa. A wiecie co od rano, przebił ojciec siano. Przebił ojciec, przebił ja, przebiliśmy obydwa. Przebił ojciec, przebił ja, przebiliśmy obydwa. Panie Jezu, dziękujemy pięknie. Bóg zapłać za wszystko. Prosimy ojca. Słoneczko na zachodzie, dziewczyna się mama z Upronicą. Ojka, ojciec z Upronicą pozna, jak to było kiedyś na wsi. Słoneczko na zachodzie, chłopaku odprowadź mnie, odprowadź mnie zaraz, daj buzi jeszcze raz i tak się rozejdziemy. Jestem syn rzeźnika i
wielki i ładne dziewczynki, ja pozostawić muszę. Ja jestem syn piekarza i do wojska iść muszę. Długopis, papiery, z dziewczyną spacery, ja pozostawić muszę. I chlebek, bułeczki, ładne dziewczynki, ja pozostawić muszę. Jestem syn organisty i do wojska iść muszę. Kościółek, organy, mój Boże kochany, ja pozostawić muszę. Kościółek, organy, mój Boże kochany, ja pozostawić muszę. Gdy chłopcy umierali, to jeszcze się wydali. Czy na tamtym świecie, czy na tamtym świecie, wy dziewczyny będziecie. Oficjalne dwa słowa. Nie wiem, dać już tak nabroiliśmy już. Ojcze prowincjalny. Ten wianek jest dla jezuitów, których nam dajecie tutaj do jezuickiego kanału, do parafii świętego Władysława. No Bóg zakład za tych jezuitów, że się fajnie modlą, że są tu z nami. Dziękujemy, no co tu dużo mówić, prawda? Dziękujecie? No to brawo. Obiecuję, że niektórych będę zabierał i nowych przysyłał. A co do tego problemu, czy te zbereźne piosenki, no rzeczywiście prowincjałowi nie wybaczę śpiewać zbereźnych piosenek, ale słuchać może, więc na przyszłość może nie, nie proszę się nie krępować. Ja mam takie pytanie. Nasz ojciec Jerzy Karpiński obchodził swoje 50-lecie i już celebrowaliśmy to 50-lecie, ale ja uważam, że ojciec Karpiński no, jest naszym opiekunem, taki kochany. No po prostu jest kochany, wszędzie jest, nie? Wszędzie. Dziękuję, nie da się je tam stworzyć. Jest! I dajcie mu ten wianek. Nie spodziewa się bez Matki Boskiej, bo on ma Matkę Boską cały czas na co dzień. Proszę dziewczyny, ręczcie ojcu Jerzemu. Proszę Wiktorinka. A ojciec wie, że na siwatek nie wyjdzie. No siwatek, a ojciec wie, jeżemu zaśpiewamy, a którą piosenkę ojciec chce? To ten siwatek? Czy 100 lat? Tak jest. Nie zakuczamy góry, ojciec już świadomy. Tak, ojciec jest. A syn, gdzie się mam podziały? Dziękować panu Jerkowi ze serca szczerego, że jest pan z nami, że jest pan zawsze. Z modlitwą. Panu Jerkowi.
ja tutaj widzę na naszej właśnie tego naszego wiceprezesa. Nie mam nic w wiceprezesie, ale ponieważ szanuję Związek Klubów Polskich i pana, mam serduszko, takie piękne serduszko, białe, niewinne, biało-czerwone. Proszę tutaj pana do nas. Serduszko panu wręczam. Takie szczere to serduszko jest na pewno. Bóg zapłaci za wszystko i liczymy na to, na pomocę różnego rodzaju. Tak. Nie wiem, czy to jest serduszko, ale to ja się może ojciec, jeżeli ma kogoś na to serduszko. A naszego komu naszemu Rysiowi się chodzi? Panie Rysiu, panu też serce oddajemy. Pan jest z nami od samego początku. Jakby nie pan, to by nic nie było. My państwa przepraszamy za nasze te tremy, niedociągnięcia. Powiedziałam, no Teresce zmarła siostra. Wszystkim nam się to udzieliło i jesteśmy. Wybaczcie nam, po prostu wybaczcie nam państwo. Drugi razem się poprawimy i będzie lepiej. Zawsze musi być na dożynkach, bo bez wiechy to nie ma okrężnego, nie ma dożynek. Żebyśmy się bawili, żeby miał kto piwo stawiać i wino. Albo miód pitny, żeby nam ciepło po brodach, no to trzeba dać gospodarzowi. Gospodarzowi, a jeszcze jaka służba do jednego, no może tą wiechą też tam komuś czasami przyłożyć. Przyszło mi przedstawić naszych wykonawców, czyli tak. Tam stoi Antoś, poeta, święty Piotr, wielki sobie mówi Państwu, nasza Wiktoria, solistka, przywódcami różnych, San Felicini, obok Wiktorowica i mama Celinka. A to jest Bożenka, zapomniałam nazwisko. Dobrze, Bilichewicz, Marysia Lipska, nie macie gnusi, cały czas wielu, to również palna czasu po prostu. Marysia haftuje te ubranka tym wiekom. A to jest Jasiek z synem Arkiem. Obydwa strony, uzbrojone gotowe. No i teraz nasza kapela, że tak powiem, w rozsypce. Najpierw kapela. Na akordeonie Franz. Szydło. Tak, szydło. I pan Bronisław pierwszy raz z nami jest na szczytkach. Wirtuos. Jak państwo zauważyliście. Ale nie wiem, jak się nazywa, ale... Nowak. Jak? Nowak. Nowak, tak, czy Owak najlepszy był pan Nowak. Brawo. Brawo. Dziękujemy bardzo panie Bronisławie. Skrzypaczka wyjechała na wczasy. Trąbkarz też wyjechał, ale po tym będą już, jak będzie jest listopad. Odzyskanie Wolności Polski będzie z kapela w pełnym składzie. Będzie patriotyczną wiesiarnię śpiewać piosenki. Dziękujemy pięknie państwu. Co było źle, to proszę nam wybaczyć. Zapraszamy na dziewczyny. Tam jest... Otwórzcie, przynieście nas tu, co jest. I zapraszamy na wodę jakąś tam. Rogaliki piekliśmy tak cały czas. Nasza starość i napiekła rogaliki, nikomu nie dała, bo same kaliki. Tak to było na dożynkach, nie? No właśnie. Albo było tak. Pójdź wesele, pójdź na dożynki, ja gęś na wodę. Z jednego nie prosili, na drugie jadę. A czy jadę, czy nie jadę, bo to i na dzień. A oni się spodziewali na cały tydzień. I tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, nieduże brawa dla pani Aliny, bo jest organizatorką tego przedstawienia. Nie tylko tego. A ja chciałbym zapłać serdecznie pani Alinę, bo w ogóle to jest w ośrodku jezuickim. Pani Alina to jest właściwie taki, jak ja wiem, fenomen taki, że nawet Uniwersytet Loyola się zainteresował. I właśnie o tym fenomenie, co tu się dzieje w jezuickim ośrodku milenijnym, 14-15 listopada będzie na Loyoli specjalne sympozjum na temat Polaków, w ogóle Polaków, na pewno Związek Klubów też jest zaproszony tam, mianowicie na temat wpływu religii i wiary na kulturę. I między innymi będą prelekcje też o jezuickim ośrodku milenijnym i szczególnie o literatach i o pani Alinie. Także to brawo dla pani Aliny i zapraszam. Zapraszamy na nasz rogalik, zapraszamy na dzisiaj rano. Dziękuję bardzo za wszystko i zapraszam państwa na 26 chyba w sobotę. Teresa Karolina, nie pamiętam. Na promocję mojego nowego tomiku poezji Wołanie w ciszy. I będzie taki mały jubileusz. Pięknie państwa zapraszam, będzie mi bardzo miło, jest to taki
religijno-ojczyźnianym. No.